Trzy, dwa, jeden, poszły! To rozkłada się z sześciu przeszkód, na której są zawieszone różne elementy, za pomocą których trzeba po prostu przejść do przodu. Więc najbardziej sprawiają wszystkim trudności i problem przeszkody, gdzie trzeba wykazać się no, dużym spokojem, ale i też dużą precyzją i siłą. No, to jest ninja, także przeszkody są zazwyczaj takie ruchome, gdzie trzeba naprawdę mieć mocny chwyt, jak i madło, można powiedzieć. Więc no, dzisiaj będzie naprawdę widowiskowo, gdyż no, zjechali się sami najlepsi zawodnicy i nie tylko z Polski. Stawka jest międzynarodowa. Są z Litwy, zawodnicy z Czech, jak również z Niemiec. Czyli chwyt, siła, spryt też w cenie tutaj? Tak, takie bym powiedział przeszkodowe cwaniactwo. Wszystkie ruchy, które są gdzieś tam, no powiedzmy, w prawie, także są dozwolone, ale można też pomijać niektóre narzędzia, żeby po prostu szybciej ukończyć jakąś przeszkodę, więc tak naprawdę kto jest sprytniejszy, cwańszy na przeszkodzie, no wygrywa. Tor ninja. Myślę, że jest bardzo dynamiczny i krótki, ale też zarazem trochę siłowy, bo jednak ręce dostają, jeżeli się długo wisi na elementach. Ale jest bardzo widowiskowy, zresztą co widać, bo jest bardzo dużo ludzi. Proszę powiedzieć, co kobiety widzą w takiej rywalizacji, co popycha do takiej rywalizacji na przykład panią? Myślę, że chęć tego, żeby pokazać, że kobiety też potrafią, nie tylko faceci. Także też potrafimy, trenujemy i pniemy się wysoko, czasami nawet wyżej niż niektórzy faceci. A długo się pani tym już zajmuje? Około 3 lata. Jakby ten sport jest dopiero krótko stosunkowo do innych i nie jest jeszcze tak popularny wśród ludzi. Zawsze jak tu wracam, czuję się jak u siebie. Jeszcze kibice, którzy jeszcze mi kibicowali, jak jeździłem w szkółce żużlowej, więc no na starych swoich śmieciach, ale atmosfera jest zarąbista. Jeszcze dzisiaj na roztrenowaniu w stroju jednorożca robimy show, ale o to w tym chodzi. To jest sport niszowy, trzeba to rozkręcać, żeby to się fajnie oglądało. Speed rower, szkółka żużlowa i teraz biegi z przeszkodami, precyzyjniej rzecz ujmując Ninja Warrior. Jak te przeszkody tutaj? Przeszkody? Tor jest wymagający, trzeba sobie powiedzieć wprost. To nie jest tor, który może zrobić każda osoba. Trzeba mieć jakieś, powiedzmy, zaplecze gimnastyczne, zaplecze jakieś parkurowe, trochę chwytu, trochę sprawności. To, że tak powiem, umiejętność, takie powiedzmy, można powiedzieć, co kiedyś wyciągaliśmy z trzepaka. No i to jest najważniejsze. No i zachować oczywiście spokój.